No cześć, witam. 25 kwietnia, 20.06, mam czkawkę i zaczynamy Ladder Europejski. Proszę, jak się ładnie czkawka zgrała. Jako potwierdzenie moich słów. To może musiałeś oglądać Take TV po niemiecku, no jak niemiecka telewizja. To ciężko w innym języku oglądać. Gramy na Rake'a. Rake to chyba są grabie po angielsku. Jak dobrze pamiętam, czat wie, więc czat mnie zaraz może poprawić. Każdy program jest prosty, jak się już tam chwilę go poużywa. Trudno to jest zrobić profesjonalny filmik, ale nawet mi się nie... Znaczy, nie to, że mi się nie chce, ale nie widzę sensu w robieniu profesjonalnych filmików. Za bardzo. Taki, wiecie, na poważnie. A w Vegasie to już nie trudno tam coś skleić właśnie. Dwaj gry. Dobra. Aha, no i trzeba sprawdzić, czy on proxy mi tutaj nie zrobił. Albo w mainie. Tak jest, Rake to grabie. Jeee. Dobra, zaufam, nie wiem w zasadzie komu, ale zaufam, że nie ma tutaj proxy w mainie moim. A jak jest, to klasycznie przegram pierwszą grę w PvP. No, nie ma. Sorry. Może myślałem, że ona już minie, bo mam chyba już od jakichś 10 minut tuczka. Pewnie wam to w uszy tak mocno atakuje. Następnym razem jej się pozbędę przed streamem może. No, 100% na teście. Gimnazjan, takie. Bardzo dobrze. Nie ma miejsca na błędy. Masakra. Czkawko. Czkawko, zostaw mnie. Zbigniew też dotknął czkawki. Ale to nie jest chyba tak jak z ziewaniem, że jak się widzi, jak ktoś inny zziewa, to samemu też ziewamy automatycznie też czkawką. Chyba tak nie jest, nie jest zaraźliwe chyba. Tak jak ziewanie. O, zobaczcie, jak osoba ma reakcję. Oj. Masakra. Chyba złapię mu tego mando szybkora. Thank you.
Oh. Kawko, zostaw mnie. No teraz mam mądrość Ipkora, mogę zniszczyć. Dobra, jazda. I to wszystko z czkawką. Aha, no tak, już GG. On nie napisał chyba GG nawet. Wyszedł. No masakra. High Master miał 159 APM, ja miałem chyba 189, ale nawet zapomniałem. To jego statystyki. 1000 punktów, 73-66. O, biłem mu 66 przegraną, to coś na pewno znaczy. Tak samo jak pychowe 13 piętro. Teraz będę mieć czkawkę do końca życia. Kiedy kolejny live? Kolejny live będzie prawdopodobnie w niedzielę. Prawdopodobnie w niedzielę, ale nie wiem jeszcze czy o 14 na GoFora, czy może później, czy może wcześniej zrobić, bo wiecie... Generalnie... To dobrze by było jakbym na streamach nie pokazywał jak ja gram, tam swoich strategii tylko... No wiecie, tak, żeby było tylko miło po prostu, ale żeby nie pokazywać jakichś niesamowitych strategii, wiecie, że wszystko eksploduje i o, jak on to zrobił. Ale powinno być, wiecie, tak przyjemnie, jakieś gry z widzami, żeby było miło widzom, żeby nie użyć słowa, żeby zrobić dobrze widzom. Tak powinno być na streamach, natomiast jak wiecie, jak gram turnieje, to trzeba jednak trochę tego skupienia mieć. I... no myślę, że tych turniejów chyba na streamie nie będę pokazywać, chociaż na pewno niektórzy by bardzo chcieli, ale... Ciężko wygrać turniej jeszcze go streamując, no niby mogę się zamknąć, ale... Też takie średnie jest. No, zapomniałem jednej rzeczy przestawić. No ale dobra, gramy znowu na tego samego gościa, tak woli ścisłości. Na ilu probach zrobiłem Stargate? Aż nie pamiętam nawet, ale to było, to nie był jakiś tam ściśle zaplanowany build. Ale po Stalkerze. Przed Mothership Core'em. Tak jak mówię, na streamach nie gram takich idealnie dopracowanych strategii, że do co do proby, że tam wiadomo, to wszystko jest tak przemyślane w 100%, bo to raczej na turniejach, tak myślę, że raczej jak już, a na streamach jest po prostu luźna atmosfera, nie ma jakiejś tam rządzy zwycięstwa za wszelką cenę, więc no zresztą widzicie, że nie olinuję ciągle, więc nie ma tej rządzy. Tylko daję im czasem wygrać. Bo jak to mówił legendarny protosjański wojownik, ja nigdy nie wtapiam. Piotr
Jaworski, mistrz nasz. Wtajemniczeni wiedzą, o kogo chodzi, natomiast wtajemniczonych na tym streamie pewnie jest może tak z 2-3 osoby. W tym Marcin Metera. Jest tu ktoś, kto robił cokolwiek w Lut Team Pie? Boże, to jakiś program chyba jest, bo nie wiem, co to jest. Ja nie robiłem nic w tym programie. Cyber mu się kończy, ale jakoś tak za szybko tego też nie zagrał. Ja znowu zrobię Stargate. I teraz sprawdzam, czy on gra bardzo szybkie deteki. Wiecie, tak niby uciekłem, niby już pojechałem, a tutaj... Aha! No i... Jak zwykle wyszło. Chciał być przebiegły, ale... Nope. Ale zrobił Sentry jako pierwszą tą jednostkę. Więc maleje trochę nam szansa na Dark Templary, ale myślę, że i takie może zrobić. I rośnie też nam szansa na expa szybkiego. Kiedy stream z Zylcem z CS-a? No nie wiem właśnie. Nie no, z CS-a raczej nie mogę za bardzo streamować, chyba że tylko w HD. Czyli w jakości takiej jak tutaj jest, ale wiecie, że Counter-Strike jest bardziej... zasobożerną grą, w sensie, wiecie, tam się ciągle ten ekran obraca i mogłoby być trochę niewyraźnie. I trochę się tego obawiam. A żeby była zmiana jakości, to dużo osób musi być, a ja nie wiem, czy ludzie będą oglądać ekran w Counter-Strike'a. No kilka osób na pewno się znajdzie. No i co, no i patrzymy znowu, czy tutaj coś... A bo nie, jeszcze zaczekamy na innego Phoenixa. W sensie na drugiego, który tutaj już nam dolatuje powoli. No jak widzicie, on tutaj zagrał... w podobny sposób. Oj, ja zepsułem, bo tutaj coś się z kolejką stało. No ale zniszczyłem mu parę sentry. No, chyba jest trochę taki... Oj, Mothership Core. Jeszcze tam nie poleciał. Chyba teraz lepiej coś zagrywa, bo taki jest, wiecie, taki zasadniczy, taki gotowy. Wszędzie się pojawia, gdzie ja jestem. Ooooo! Co on bez Mothership Core'a się broni? Tak, taki pewny siebie jest? Ja bym nie był taki pewny siebie. Oj! Dobra, może jest pewny siebie i dobrze. No dobrze się teraz przygotował. Trzy na 10 bym mu dał. No
Skąd on tyle tego ma? Twilight. Nie wygląda to wbrew pozorom aż tak tragicznie. No dobra, wygląda to źle. Jakby tutaj zaatakować. O, ma obserwatora u mnie. No i gdzie on teraz jest? O, tutaj. No nie. O. O, dobra, nie, on nie zareagował. Myślałem, że mi ucieknie. To tak trochę się pośpieszyłem. I teraz blinka robi cwaniak. Ewentualnie, no znaczy mądrzej by było chyba jakby szarże zrobić z archonami. Tak, jest problem. Duży problem. Tak dobrze szło, tak dobrze szło. A no nie mam voidów, nie miałem też. No i widzicie, czkawka aż przeszła. Masz opcję od GPU i akceleracji. No ale już tam byłem milion razy, włączałem to, wyłączałem to i nic się nie zmieniało w zużyciu
karty graficznej. Ile powinien APM-ów? Chwila, jeszcze raz. Ile powinien APM-ów powinien zerg wyciągać w goldzie? Nie mam pojęcia, ale jak najwięcej. Nie, APM-y nie mają takiego dużego przełożenia już na grę. No ale warto, tak wypada mieć przynajmniej te 200. Nie mówię, że w goldzie, ale potem tak, te 200 to minimum chyba jest takie, żeby w miarę to wszystko ogarniać. Nie no, jakieś tam ma znaczenie APM, ale takie nie takie duże, jak czasem ludzie przypisują. Siemano. A, no i witamy właśnie nowe osoby na streamie. Już szukam kolejnej gry. Czyli lepiej było zrobić Voidy, a nie Feniksy. Znaczy na początek to na pewno Feniksy jest lepiej zrobić, bo są szybsze. Ale Voidy w sumie mogę niby zrobić na te jego Bingselkery. Preps. Grał na Prepsa, na Zerga. Nie takiego złego Zerga nawet, bo pamiętam go trochę. I jest w TT, TT Seed, nie wiem do końca co to jest za drużyna, ale nie wiem czy to nie jest TT Esports, taka firma od sprzętu. Ale nie wiem co to te Seed oznacza, no bo Seed to chyba nasiono oznacza, ale to nie znam takiej drużyny TT Seed. Indy, jak z Argiem skontrować, gdy Protoss zagra Fast Robo i Mortal Stalker All-In? Całkiem fajnym patentem jest... Znaczy wiesz, jak nie ma zlotów, no to wiadomo, że robisz Muslinga jakiegoś i jest nie najgorzej. Ale... Też fajnym pomysłem jest Barrow, czyli zakopywanie. I na przykład parę Banelingów. No, trzeba popróbować, ale Musling z ulepszeniami powinien sobie, myślę, dać radę, skoro to są Immortale i Stalkery. Ktoś nie robi zelotów, to trochę dziwne jest, no. Można też zrobić Hydry z Lingami, chyba najpopularniejsza forma, żeby się obronić przed taką sytuacją. TFL potwierdzi na pewno też. Do której streamujesz? Nie mam pojęcia, no aż skończę. Jakbym na przykład teraz przegrał, nie wiem, 6 gier pod rząd, to pewnie bym szybciej skończył niż jakbym teraz wygrał 6 gier. No, chyba mało kto chce na streamach pokazywać jakieś słabe tego. O! 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 Dobrze! Wychodź! Kik, chcę punkty! Chcę moje punkty! Niech go wyrzuci. Nie wiem dlaczego spamuje, ale pamiętam, że jak raz grałem ze Szwedami, to oni spamowali jak kogoś kikowało. No się miało wyrzucić. Albo to ja jestem. Nie, to nie jestem ja. To nie mnie kikuje. Dobrze. O! Nie, no jak to tak? Dobra, ale i tak mu zrobię Cannon Rusha. W ogóle tutaj jest przejście? Aha, jest. To niedobrze. Ale się wkurzy on. Oho. Nie wiem po co to zrobiłem z tym pylonem. Dobra, on już stracił o wiele więcej chyba. Na tym wszystkim, niż powinien. Chociaż...
A, mogłem innego Cannon Rusha zrobić na tej mapie. Zapomniałem. Zapomniałem o nim. Ten jak tańczy. Mam nadzieję, że zdążę przed lingami tego. Nie no, raczej zniszczy pylon, bo co innego miałby robić. Co nie niszczy tego pylona? Co królowej pewnie to zostawił. Cwaniak. Zrobię jakiś mały puszyk. Zagranie zwane też potocznie small push albo little push, zależy w jakich kręgach się obracamy. No nie, Stalker zginął. Nie, dobra, Stalker mi zginął. Olinuję, bo tu nie da się już tego wyciągnąć. Time for battle. I am eager to strike. Co on ćwiczy? Czy ja to wygram, jak teraz olinuję chyba? Przez te lingi jego właśnie teraz. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Myślałem, że będę mieć supply bloka w najważniejszym momencie.
No, będzie piękny all-in. Myślę, że to wygrałem. Panie przeciwniku. Loucha. Nie wiedziałem, że on tak szybko się rozbudował. Telefon chyba dzwoni. W ogóle co ja muszę teraz zrobić? O, chyba muszę się w niego szybko wbijać, bo on się naładuje Viperami i mnie pokona. Aha, już nie muszę się martwić o kolosusy. Myślałem, że to wygrałem, a to taka bieda wyszła. Kurczę, on dobrze to zagrał, tak naprawdę dobrze, aż za dobrze, wybitnie dobrze. Ale też słabo zaatakowałem trochę.
Jak pro gamer. Aj, 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 aj. No, jego statystyki 51-23. Walczy. Trzy bazy stawia tylko w niedzielę. Dobra, znowu gramy na tego zerga prebz. Ile trzeba grać, żeby utrzymać stałą formę w SC2? No zależy od człowieka. Ale pewnie minimum z 2 godziny dziennie. No bo 10 gier dziennie, tak minimum pewnie. Tak bym strzelał. To trochę mnie dziwi, że przegrałem tą poprzednią mapę. Tylko naprawdę świetnie to zagrał. W Hive'a poszedł, w Kolosusy. No taki TFL timing normalnie. Tak, chcę Turka, który mi będzie robił kebaby. Najlepiej jeszcze za darmo. A jutro już Dreamhack jest. Się zastanawiam, czy to komentować u kogoś, czy nie. Czy lepiej się skupić na sobie? W sumie komentowanie Dreamhacka niewiele mi da. Bo popatrzę, jak tam Europejczycy dostają od Koreańczyków. I tyle z tego będzie. Jakichś świetnych taktyk też tam pewnie nie będzie. Justice be done. Na Adam Atu. Komentuj z Hexo. Jak mi zniszczy tego pylona, to będzie... Ty. No nie, jednak nie będzie mi się tutaj chyba za nic zabierał.
No. Co, i wygram ten? O, nie zabił mi tego. Skillowo, jak nigdy. Fortgate, najlepsza strategia na świecie. Ha, nabiję mu 24 przegraną. Zobaczcie, jak widnieje tutaj. A dobry on jest, naprawdę jest dobry. Zresztą pamiętam go jako dobrego zawodnika. W jaki sposób można wypromować lub zareklamować amatorski turniej SC2, który odbędzie się na dniach? Znaczy, jak nie ma tam kasy do wygrania, to według mnie bardzo ciężko go zareklamować. Ale znaczy ja się specjalnie na reklamowaniu nie znam, ale nie wiem, podejrzewam, że no, założyć temat na Netwars, może na Battle.net'cie założyć jakiś temat, no różne są jakieś tam fora. Na tej grupie SC2 na Facebooku też można by napisać. A jak są jakieś nagrody, to nie wiem, no kombinuj. Aha, to będzie LAN. No ale tam jest coś do wygrania na tym lanie? Bo jak nic nie ma do wygrania, no to... Taka sytuacja jest. Można zmienić jakość w końcu, dobrze. What is the sponsor section for like to advertise if company pay you? I don't know, my friend. It's up to you, I guess. You make offer, I accept or not. But for example, under Twitch stream window is some space for ads, I guess. You have not enough minerals. You have not enough minerals.
Dobra, kogo mamy tym razem? Protosa. Co? On jest Mind Sanity? Mind Blowing? Nie znam nawet. Myślę, że jestem Niemcem, no nie mogę. Chyba się gościowi trochę pomyliło. Nie, GDA to jest francuska drużyna. Mistake. Ooo. Ha, ja już wysłałem wcześniej w inne miejsce na mapie. Ale jestem przebiegły, jak nigdy. Zagraliśmy to samo praktycznie. On też niewiele później też zawrócił swoją probę. No, już Stargate zrobił. I teraz tak, niby Stargate powinien zostać skontrowany przez Blinka. Ale wiecie, to może być też jakiś zabobon. Więc spróbujemy go skontrować w jeszcze bardziej umiejętny sposób. No, Dark Templary. Też miejsce wybrane tutaj, żeby to zbudować, jest co najmniej niebanalne. I teraz tak, mam nadzieję, że ten jego wynalazek, który do mnie przyleci dopiero jak będę mieć 150 gazu w banku. Wtedy będę mógł go oszukać, że niby robię blinka. Tak naprawdę nie będę robił blinka. Dobra, zaczynamy robić blinka, ale nie gram blinka tak naprawdę. Też mógłby anulować tego Stargate'a i samemu zrobić Dark Templary, co też by było trochę takie dla mnie nieprzyjemne, nawet bardzo nieprzyjemne, wybitnie nieprzyjemne. O, no to on mógł anulować. Ale dobra, to wygra ten, kto chyba szybciej tutaj je przyzwie. No wygrał. I nie napisałem GG.
Nie, dlaczego nie napisałem GG? On lowo Stargate to zrobił deteki i zrobił obronę na deteki. No nie. Po prostu, no nie. Jakie ma statystyki ten mind blowing? 130-80, to też ma niezłe przecież. Żadna hańba. Jak żyć? Napisałem raz na czacie, że trzeba się nachapać i wyrywać koranki. Jechać do Korei i wyrywać koranki. To jest sposób na życie. Ale nie tak źle w sumie przewidziałem, co on zrobi, tylko że i tak nic z tym nie zrobiłem. No jednak powinienem się zachować nieco inaczej. A zresztą zobaczmy może tego replaya. Jak odeprzeć ten atak Protossem, co uczyłeś Cordisa? Chyba Terran. Aha, odeprzeć Protossem. No prosta sprawa. Overcharge, Force Fieldy, Colossus. Force Fieldy i Overcharge zazwyczaj wystarczają, ale też dobrze, jakby się jakiś Colossus pojawił. No i dobra, w miarę mikro. I tyle. Nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy. No, też zawrócił tutaj. Od razu prawie, że. No, miałem tak marginalnie szybciej to. Ten Twilight Council. Dark Shrine, różnica 3 sekund czasu gry. No też mogę te robo dostawić. Także tego. Zobaczcie, ma tylko jednego Stalkera. No nie. Od 3Gate'a by przegrał, ale przecież nie można zrobić z 3Gate'a na Stargate'a, więc go anulował i zrobił deteki. Smutek. Smutek. Skontrować szybko Roach Hydra, jak się szło w Skytosa. Zrobić kolosusy takiego Skytosa. Niby można też Stormem coś pokombinować, ale to różnie jest z tym Stormem. Bo Roachy nie są takie podatne bardzo na Storma. Hydry tak, ale Roachy już mniej. Przecież tak idziesz Skytosa, to może i Roachy nie są problem, tylko Hydry, ale wtedy ciężko zestormować te Hydry. Jakoś tak tego Skytosa na zerkę to nie widzę. Znowu PvP. Dokładnie, zaraz się rozpłaczę i będzie finał. Chociaż wiele osób widok płaczącego Protossa być może by pocieszył, więc w tym smutku byłaby też jakaś radość. Bo wtedy taki spam masz za swoje. Na czacie. Jeżeli buki czy Nike.
No widziałem to na YouTubie, dobre bardzo to było. Można protosem szybko zająć złotą bazę i na Zerga i na Terrana. Potwierdzam. Co ciekawe, nie jest to aż tak strasznie ryzykowne. Według mnie. Dwa gate'y zrobił. No muszę ten build trochę przerobić, dopracować, bo tak mi się średnio tutaj, średnio go widzę. No nie, co ja zrobiłem? O, Stargate. On zrobił 3 gate? Tak po prostu? I nic z tym nie zrobił? A ja co tu chodzi? Coś się działo w bazie z tym? What? Czy to dziwne jakieś jest? Jakieś podejrzane. Coś tutaj chyba jeszcze powinno być, no. Po prostu zrobił 3 gate do obrony. No niby zobaczył, że ja zagrywam, to zagrywam, ale... Tak nastawił, kurczę. No już jak woli. Coś zrobił jeszcze co? Nie rozumiem do końca tej gry. Ale dobra, nie muszę. Znaczy nie tej gry, tylko jego decyzji. Grę to tak w miarę rozumiem. O, żyj. Dziękuję. O.
No nie, nie mogę. O, to się nie zakończyło? Zanulowałem? Czy o co to chodzi? Coś słabo co wycelował tutaj. No, mógłby zrobić jednego Feniksa i mi zniszczyć tego obserwatora na przykład. Kolosusy. Ale nie lubię takiej gier, niech się prawie, że tak przez te ładnych parę minut zupełnie nic nie dzieje. Teraz też... Ach, dobra. W sumie... Dobra, nie będę jakoś specjalnie ryzykował, bo znowu szybko przegram i będzie. No parada atrakcji jednym słowem. W sumie w dwóch słowach. Jezu.
No teraz Warpies mi przyleci do maina. Czy jaka kolejna sensacyjna rzecz się wydarzy w tej grze? O, nie mam opsa. Obserwatora. No chyba już muszę przechodzić w te Stargate. O! Się przygotował jak na wojnę z tymi wszystkimi pylonami. No nie mogę. Nie, robię kariery, bo takie gry to sobie można grać na turniejach, jak już tak wiecie. A muszę wygrać, bo jak nie, to normalnie nie będę mógł. Nie wiem co. Nie zasnę. No i zobaczmy teraz, co on ciekawego nam ukrywa przed nami. Ale jak zrobię kariery, to mnie tempesty skontrują. To bez sensu. No to chyba nie mogę. Ale on nie robi tempestów. Dobra, to kampimy dalej. Drugi pylon gdzie jest? Nie ma! No doskonała gra. O, tu mnie wyczyścił. GG. Nie zdążyłem zrobić Fleet Beacon do karierów, więc nie było karierów.
No, tak, w sumie ja powinienem chyba ten testy zrobić. 4 czy 5. To bym mu wyciągał te Kolosusy. no, z domu na niego gram. Ja mam statystykę chyba 20-17, coś takiego. Jakoś tak inaczej zagram, nietypowo bardzo dla mnie. Sobie coś potestuję, bo i tak raczej nie będzie zbyt ciekawej gry z tym gościem, więc przynajmniej sobie poeksperymentujemy z jakimiś szybkimi Stargate'ami. Znaczy szybszymi niż zazwyczaj. Aha, jeszcze proxy niby może zrobić, ale to jest chyba mała szansa. Aha, no jednak nie. Może jednak gość jest taki trochę bardziej jednak brawurowy. Oh, that trap. Miazga. No, przynajmniej się nie mordowaliśmy w kampienie 15 minut, a potem jedna time warpy. Dobra, jedziemy dalej. Smutny epizod nam minął, miejmy nadzieję. Nie chcę go już spotkać. Karieru! No i właśnie, i rozkminiam, czy jutro sobie do Emila pójść, czy do Zeda. Pewnie u Emila byłbym tylko 3 godziny z tego, co ogarniam. A też samemu nie chce mi się czekać, nie wiadomo, na się streamować nie wiadomo ile, bo tak 10 godzin to wiecie, tak średnio. Nie to, żebym nie mógł, bo mógłbym, ale w tym czasie nie robię nic innego. I to jest chyba największy minus. W ogóle jakiekolwiek takie streamowanie właśnie, że tego komentuję, to jest trochę strata właśnie też czasu, który mógłbym jakieś strategie poznawać. Nauczmana jak ma to bronić. Ja myślę, że Mana zdecydowanie lepiej ode mnie wie jak to bronić. Tylko po prostu czasem są takie gry, że na mikro się nie ułoży, a tutaj mi się wybitnie dobrze mikro ułożyło z tymi probkami, on też trochę popsuł. Znowu gram na Protosa? Ojej.
nie. Chyba żadnego tarka jeszcze dzisiaj nie graliśmy. To nie jest takie proste bronić proxy, jak ktoś dobrze to zagrywa. Nawet jak się zeskautuje, uwierzcie mi. Czasem to jest, to się i tak przegrywa, nawet jak się to zauważy. Chociaż nie powinno. Ale mi się tak zdarzyło parę razy. Raz na turnieju, to w ogóle się zdziwiłem dość mocno. Ale on to też zagrał tak nietypowo. Miał ewidentnie to przećwiczone. Mówicie, że do Zeda poszedł. Gdzie to Emila? Idź do Zeda. Koniec końców, sam zrobię stream, streamhacka i do nikogo nie pójdę, u mnie będzie. No też myślałem, żeby może zrobić właśnie stream streamhacka. Z tym, że ja bym nie pokazywał pewnie gier Polaków, bo oni by pewnie o to walczyli, a ja bym pokazywał gry jakichś bardzo dobrych koreańskich graczy. Nie tego Protossów, ale Terran też. Może Zergów. Czy na pewno najchętniej bym wziął jakiegoś sobie Protossa i pewnie tak by było w tych pierwszych fazach grupowych, ale no jakby nie było, to bym dalej takich naprawdę dobrych zawodników brał i bym analizował, omawiał, takie tam. No niektórzy ludzie jednak właśnie są dość zaciekawieni zawsze, jak to z tymi strategiami różnymi jest. I ja bym takie coś robił, oni by mogli tam śledzić Polaków. Ci kombinatorzy wszędzie są. Jak tutaj, jak wygrać i się nie narobić za mocno przypadkiem. No ale on tutaj ma tylko jeden gateway, więc w bazie też coś tam on robi. No! Nie wiem, czy tutaj się najlepiej ukryć, czy gdzie się najlepiej ukryć. No co on robi? Gin propko, sorry. Ale nie mogę mieć supply bloka. Na pewno stalkera, zaraz jakiegoś będzie mieć, no właśnie. No już tutaj nawet nic nie robi z tego gatewaya. Ciekawe, czy taki all-in teraz wejdzie. No przejedź, przejedź, przejedź. On nie widział mnie, bo te budynki chyba nie wychwytują tak, jak są się jeszcze budują. No nie. Cały misterny plan. Nie. Czyli chyba lepiej było gdzieś tu zostać. No pewnie teraz kreatywnie zrobi ten Stargate'a i zaraz leci mi Oracle. Taki będzie finał. Nie, już jest. Już u mnie powinna być Oracle szczęśliwa.
No już ma overcharge też. Ja nie warto. Oj, nie zbieram gazu. Czemu ja nie zbieram gazu? No, trochę się nam ta gra wydłuży. Myślałem, że może tędy będzie oblatywać, ale tak potem przeszedłem. Co? Jednak się udało ją złapać. Myślałem, że też się nie uda. Znaczy nie powinno to się raczej udać. Teraz moim chyba największym strachem jest... jak on zrobiłby Dark Templary. Ale raczej ich nie zrobi. Natomiast może zrobić jeszcze jedną Oracle, więc zostawiam Stalkery u siebie. No i to powinno już wygrać grę. W sensie dać mi tak dużą przewagę, że wygram. O, może tak. No, ale jeszcze się ten blink nie zakończył. Dobra, może nie będzie jednak tak różowo. No, nawet nie walczy o to. Co on robi? No właśnie, to zrobił jednak te Dark Templary. No udało mu się. Wykombinował wreszcie. 52-30 ma statystyki. Co, jest jakiś hejt na kasterów? Jaką mam rangę w CS-ie? Mam teraz orzełka tego pierwszego. Pierwszego orzełka. Kto ma pierwszeństwo w wyborze gier? Emil czy Z? Nie mam pojęcia w sumie. Co robisz na patyczki do uszu, rośnie parówki iść do Zeda? Konkiety? Ktoś zrobił? Gdzie indy ma kastować? Tak, kasterka to praca Zeda. Emila chyba też zresztą. Z tego co ogarnię. Jak był na tule dobry, aby kastować? Dla Esla to by kastował. Czy czytamy dalej? Zaraz jedziemy oczywiście kolejne gry. No chociaż no tak, ja wiem, że dzisiaj te gry takie są tak niby dobre, ale niedobre. Jakieś cheese, jakieś makro, ale te makro to też tak gram, jakbym chciał, a nie mógł. Sorry. Ale po prostu jak gram takie PvP, to jest... Jak wiem, co się zdarzy przez następne 10 minut gry, to jest to trochę takie... No jednak demotywujące. Jednak to jest takie, że... O Jezu, i znowu. Chociaż sam mógłbym to faktycznie urozmaicić, ale wolę to zostawić na turnieje i się trochę pobawić, przynajmniej na streamie.
No jakiś hejt się zaczyna chyba nawet. Trochę. Tak jest, uparli się z tymi wszystkimi proxy na mnie. Indy, czym pro nie kontroluje Oxelnak? Ha, czemu pro się nie kontroluje Oxelnak? No czasem nie kontrolują, bo i tak wiedzą, gdzie jest przeciwnik, więc... Znaczy, wiadomo, że dobrze kontrolować, ale czasem no, nie ma jakiejś specjalnej potrzeby. Zresztą przeważnie przeciwnika nie ma przy Xel'Naze ani wokół Xel'Nagi, bo każdy ich unika, bo łatwo zauważyć z nich, gdzie jest przeciwnik. Czy wiecie, komentowanie z emocjami według mnie takimi ten, to nie jest wcale taka trudna rzecz. Da się tego nauczyć. No Zed się tego nauczył. Dla przykładu. No wiecie, jak się widziało te wszystkie... Znaczy... Tutaj Heksa ma fajny głos, napisał, że Emil widział tysiące gier, obejrzał tam miliony tych gier, najlepszych tam zawodników, nie wiadomo kogo i też tam w platynie jest, no ale wiecie, Artosis też obejrzał wszystkie gry w GSL-u. A nie wiem, czy chyba Mastera tam tylko zrobił i to też tak... Wszyscy znamy Artosis, Pylon i tym podobne. O, Duxa Gero mi napisał, bądź napisała, mam nadzieję, jako Indy kocham cię. Świetnie. To nie jest tak, że w StarCraftie wystarczy popatrzeć i już jesteśmy najlepsi. No trzeba trenować, bo to no nie da się. No. Tak jak kibic piłkarski widział tysiące meczy, to wiecie, on no, nie znaczy, że on umie grać. To zamiana twarzy. No się rozpisaliście, chwilę. Z czym masz najbardziej problem, jak Zerg gra z Forum Host? To jest tym, że się mało dzieje i staram się, i sam muszę nadrabiać, że tak powiem. Ale tak naprawdę, jak tak naprawdę ktoś się mocno zakampi na Forum Hostach i potem zrobi milion overseerów, tak że mój mothership nie może zakryć moich high templarów i wtedy wlatuje razem z locustami i overseerami i zabija mi high templary. To sprawia pewien problem, ale teraz ze Forum Hostami nie ma takiego dramatycznego problemu, jaki chociażby tam był tam, no nie wiem, miesiąc temu chyba. Bo teraz już tak w miarę wiem, o co chodzi. No Boże, ktoś chce mieć ze mną dzieci. No tak trochę szybko. Jak już drugie zdanie. Fajna fota. Czy wiecie, wszystkiego da się nauczyć, tak samo jak ktoś na początku jak zaczyna grać w StarCrafta, no nie umie w niego grać, no to da się nauczyć, tak samo jest z komentowaniem, da się tego nauczyć. Ja też chyba nie umiem komentować, tak mi się wydaje, znaczy nigdy się tego nie uczyłem, więc ciężko powiedzieć, czy umiem, czy nie umiem. Mogę mówić, co się dzieje w grze, to nie ma dużego problemu, a tak komentowanie to jest ciężkie trochę, żeby być komentatorem chyba. Indie, w około której minucie robi się oliny? Oliny się robi w tej minucie, w której przewiduje nasz build order. Czasem jest to minuta szósta, czasem jest to minuta dziewiąta, jedenasta, trzynasta, czternasta. Różnie jest. Dobra, startuję, bo jest to za duża przerwa. No racja, wszyscy kasterzy schodzą tematu na początku gry. W ogóle, żeby zrobić takie fajne widowisko, to ten... To musi być już publiczność, to całkiem spora z takimi transparentami, bo wtedy można na początku gry pokazywać te transparenty, a tak to ciężko czasem ten czas wypełnić. Znaczy, można mówić o grze, ja nie mówię, że nie, ja tak często robię. Na jakichś tam streamach.
Ale fajna by była jakaś odmiana. Niekoniecznie o jedzeniu, ale wiecie. No dokładnie, jak jest się takim graczem, który długo już gra, jakoś tam może Grandmastera zrobił, to faktycznie ma się pojęcie o grze i automatycznie jest o czym gadać. I to jest bardzo przydatne, jak się komentuje, jak wiemy o czym mówimy. Jakie to proste. Ale według mnie nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby zabawiać widzów chyba. Chociaż często to zabawianie to właśnie może być opowiadanie w ciekawy sposób o grze. Najlepiej może nawet jakby było, albo jakieś historie związane z zawodnikami. Co my co mamy? Protossen Rake, z którym graliśmy wcześniej. Ten co cały czas zagrywa Fast Expy. Może teraz zrobi nam Proxy Gate, żeby nam zaskoczyć. Nie, jednak nie. To tak jak z telewizją, dają te pamiętniki z wakacji, trudne sprawy, bo z jakiegoś powodu ludzie to lubią oglądać. Ale mi się wydaje, że chyba głównie lubią to oglądać, bo tak wiecie sobie, myślą, Boże, ja są nie głupi. I tak wiecie. Na przykład wśród studentów medycyny w Gdańsku, to te pamiętniki z wakacji, dlaczego ja, to jest hit. To jest ich główne zajęcie w wolnym czasie, bo można się i dowartościować, i odprężyć, Boże, jakie to głupie. Od tej ciągłej nauki, więc no cóż, chyba masa ludzi to lubi, ale czy nam chodzi o tą masę, o to jest pytanie. No, zajeżdża proba i go. Prolidze lubią mówić o jedzeniu. Jedzenie temat uniwersalny. Wygląda na to. Dobra, zagramy Twilight Council. Może Olina z tego zrobię? Czemu nie? Nic nie idzie do mnie. Aha, dobra, tutaj coś jest. To jest taki totalny all-in, że robimy... Znaczy, że nie mamy detekcji, to jest największa nasza słabość, czyli Dark Templary z automatu nas pokonują. Ale jak on... Ale myślę, że mogę wygrać. Bardzo łatwo też. To chyba jest... No, to jest chyba prawdziwe. Nie, jednak to nie jest prawdziwe. On już wie, że to Olin. W ogóle śmieszne by było, jakby mi teraz Oracle wleciała. To było mądre nawet z jego strony. Jakoś tak trochę ślepo ufam, że po raz trzeci zagra to samo, czyli Fast Expa. No, nie zagrał.
A jednak zrobił to Feniksu. To nie zrobił Oracle? Też ciekawie. Ale może się zachował swoją drogą, że tutaj przy tym overcharge mnie popodnosił. Myślę, że jak będę ciągle przywoływać jednostki, to powinienem wygrać. O, a nie, dobra, robię immortale jakieś. No dobra, może być ciężko. Ale spróbujemy. Przed chwilą myślałem, że może jednak nie zrobił tego Orobo jeszcze, ale jednak zrobił. No dobra, sprawdźmy to. Ciekawe, czy ten wygrał. No serio. O! Napisał GG? Chwila. Moment. Może on to mógł jeszcze wygrać, to spokojnie, że nie miałem jakiejś super ekonomii. Chyba, że nie zrobił kolejnego Immortala. O, Twilight Council też zrobił? A, sorry, nie, dobra. Zabiłem mu tyle probek, że nie mógł tego wygrać. No nie zwróciłem uwagi nawet. A jak się wycofałem, to po części na to liczyłem, że no, zniszczyłem te probki właśnie w znacznej ilości. No i faktycznie tak było. Ale nie, nie, jak stracił probki, to jest to, no zrozumiałe, ale mógł jeszcze powalczyć trochę. Co to było? A, stream się wysypał. Zobaczymy, czy uda się z powrotem połączyć. No na YouTubie to cały czas żyje wszystko. Co ciekawe, mi internet nie padł, w sensie mogę przeglądać go, tam wiecie, przeglądarce. Ale już widzę, że wrócił stream. Także jedziemy dalej. Panika. Ale mi nawet czat się nie wysypał. Ja nie rozumiem czasem tego, co się tutaj dzieje, bo nie wiem, czy to UPC, czy to o co tu chodzi. Czy to OBS? Ale chyba OBS. Nie, no co tutaj mógł... Co tu się mogło stać, to nie wiem naprawdę, bo nie wiem, internet mi nie przestał działać, z Battle.netu mnie nie wyrzuciło, z czatu mnie nie wyrzuciło, ze Skype'a mnie nie wyrzuciło, tylko stream po prostu padł. Dziwne. Ale gramy dalej. No, tutaj makro, nawet stream nie padł, co ciekawe. No to jest dopiero sensacja. Przestałem wysyłać sygnały, bo stream dalej działa. No. Taką technologię już ma w domu. Dobra, gramy na Zerga teraz. Na barkoda. Twitch jest jak kobieta, nikt tego nie zrozumie. Chyba da się kobietę zrozumieć.
Specjalnie dodałem to chyba. Dobra, teraz mamy zerga. Barkot, 35 poziom, jakiś wymiatacz pewnie. UPC, magiczne routery, a też tak może być. Bo nie mam tego swojego domu. No w domu mam taki specjalny kupiony, a tutaj jest ten UPC. Może on faktycznie coś tutaj zarządził, że koniec tego wysyłania. Nie ma streamu. Nie można więcej wysyłać. Ups, chyba. No, źle to zrobiłem. To jest lekki przestój, ale niech będzie. No już do mnie drona jedzie. Jazda! Cannon Rush. No chyba o tym wie też. O, ukradnę mu jeszcze minerałek. Wiecie, to jest niby 5 minerałów, ale gra będzie długa, to może naprawdę wiele, wiele zmienić. No i już mamy, widzicie, uzyskaną przewagę w tym momencie. Bo te drony nie zbierają! Nic nie robią. Ba, jeszcze bił ten pylon. Jeszcze więcej czasu strać, tak jest. Co nie oznacza, że tego nie przegram, ale wiecie, mogę sobie tak o... pogadać. Trochę się boję, że to jest może ta złota zajmowana. Znaczy, że będzie za chwilę złota zajmowana, bo jeszcze nie jest. Pylon, znaczy kanon, nie pylon, tylko kanon. Ale propka przed tym kanonem, żeby jakaś tutaj płynność była. Żeby przepływ probek był stały. No i co my co mamy? Jakiś overlord. No i taki lekki pog znowu wykonam. Pog, czyli takie małe wyjście z bazy zelotą. Na przykład tylko zelotą, albo zelota Mothership Core, albo zero Stalker, albo zero od Stalker Mothership Core. Push, też by niektórzy powiedzieli. Wiecie, jaką mam teraz piosenkę? When I'm Grandmaster, I will play faster, hehe. Także tymi trzema pierwszymi jednostkami już tutaj wychodzę, bo się trochę jednak obawiam, że może to złoto jest zajmowane. A tak to zagram. No jednak tutaj nie ekspuję. Ach, jaki kulturalny, widzicie, złota nie zajmuje. Chciałbym mu tego kryptomora jakiegoś tutaj zakosić, ale... nie uda się to pewnie. W
Speniksy! No, te prawie powariowały. Ważne jest, żebym nie stracił tych pierwszych jednostek, mimo wszystko one się naprawdę bardzo przydadzą do zajmowania kolejnej bazy, więc nie traćcie jednostek, bo to zła jest. Ładnie. Jeszcze raz je muszę podnieść, bo trzy Feniksy nie są jeszcze takie silne. Blizzard buff, please. O! Co one robią te próby? Latają gdzieś, nie wiadomo gdzie. O! Zagubił się. Nie wie co robić. Teraz myśli pewnie. A wtedy już miałem takie rozkminy, że jakbym był na jakimś lanie i wiecie, była taka twarda gra i była sytuacja, że trzeba naprawdę głęboko pomyśleć. To bym wziął pauzę po prostu i zaczął myśleć. Go, go. Ale na ladderze nie trzeba myśleć. Jeszcze jak gramy protosem, to bła, odrzućcie w ogóle takie szalone idee. Nie trzeba. Robicie kolosusa jednego, zaraz drugiego zrobimy jeszcze. Teraz wysyłam tak Feniksy, żeby wiedzieć w ogóle co się dzieje na mapie, na całej mapie. To nie ma tak, że wiecie. Wszystko musimy wiedzieć. Map hacking, teraz patrzymy na minimapę, wszystko widzimy. O, jest elegancko. Zabijamy zwierzątka, tak jest. Niszczymy Overseera, bo on jest najmniej tutaj. O! Zobaczcie, jak musiałem dużo mikrować. Nie wiem jeszcze co on zagrał. O dobra, chytry. Może być. Co jeszcze? Sprawdzę czy on robi... Ej, gdzie on ma hajwa? W sensie, muszę sprawdzić co robi hajwa. O, robi hajwa. Dobra, to ja wychodzę zaraz. Nie z gry, ale do niego. Zwłaszcza, że złoto chcę zająć. Zachłannik jeden. Obserwatora muszę jeszcze zlokalizować.
teraz się z nim tłuczemy. Tylko jeszcze ten jeden warpin i jest jazda, mamy, no może nie limit, ale dużo wojska w tej minucie, to jest dobrze. Tylko teraz się trochę boję tych Viperów właśnie. Ale mamy już Blinka, więc... Nie lękajcie się, jak gracie Protossy, po prostu do przodu. No, dobrze to wykombinował. Ja teraz nie mogę za wiele zrobić. Ale dobrze mnie otoczył. Myślę, że tutaj ma całą armię. A ciekawe, czy już z samymi stalkerami to wygram. No, chyba nie. Bo najlepiej jak mógł to zrobić. No ja z drugiej strony prawie słabo ten atak. Dobra, TD. Dobrze się, kurczę. Ale miał strasznie tego dużo. Jak Tefel. 79. No. Prawie 300 APM-u miał. 41-24 statystyki, więc nie takie złe. Dawaj Zelot, High Templar Rush. Nie rozumiem za bardzo tego zagrania na Zerga. Chociaż kiedyś było coś takiego, że Zeloty, Immortale, Stormy i Stalkery. Coś takiego to próbowali, ale to nie mogło się udać, bo na Broodlordy graliśmy, a Storm na Broodlordy taki nie do końca był dobry. Jeszcze jakieś Archony do tego dochodziły. Jakbyś nie mikrował i dał jeden, na pewno będzie wygrał. No tak. Ogólnie gram w StarCrafta, nie wiem. 2 lata grałem w Brood War'a 1 na 1, też z przerwami dużymi, a w dwójkę gram niby 4 lata, ale też z dużymi przerwami. A jakoś dużo nie gram, więc nie mogę jeszcze z całą świadomością powiedzieć, że o, gram 4 lata w StarCrafta. Nie, to tak aktywnie to grałem może pół roku, by to wszystko zliczyć. Tak, wiecie, że 10 godzin dzień. Według mnie mało gram, bardzo. Ale pracuję nad tym, żeby grać te 10 godzin dziennie i się uzależnić w pełni. Żeby e-sport się rozwijał. Staram się uzależnić, ale to nie jest takie proste, jak myślicie. Więc postanowiliśmy, za ciebie idziesz do Zeda. Jeszcze się zastanawiam, czy w ogóle komentować tego Dreamhacka. Też tak jakiś tydzień temu miałem taki pomysł w swojej głowie, że a może samemu zrobię, zaproszę jakiegoś gracza, wiecie, że tutaj będzie stream z Dreamhacka, sobie tak zrobię, o, kameralnie. Ale tak jakoś nie chciało mi się aktywnie szukać, gdzie trzeba napisać do nich e-maila. W końcu nie wysłałem, a może na jakieś nercze by się jutro trafił, jakby na przykład kastował. A chyba on w niedzielę nie może. A z takim nerciem to już coś tam można pogadać sobie. O tym, co tam ci zergowie wymyślają.
No i co on nam tutaj zagrał? Już patrzymy. Nic szczególnego. Ale ma dużo gazu. No mogą tą próbę ocalić jednak. Ale chyba będzie nie takie głupie wlecieć jakoś Oracle może. Może Feniksa zrobić. Dobra, zrobimy Oracle jednak. Może zerkam tak. O, dobra, zrobimy. O, może się to uda. Zrobię atak Oracle i potem od frontu chwilę, dosłownie chwilę po tych atakach. Taki atak jednostkami z Wargate'a. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. On robi robo. Dobra, zobaczymy, bo to jest całkiem ciekawa całkiem ciekawy pomysł. Muszę przyznać, bo znaczy zadaniem tej Oracle jest zmuszenie overcharge'a, wiadomo. Ale z drugiej strony też widzę, że niechętnie wychodzi w tej swojej bazy. Nie ekspuje jeszcze. Może, znaczy ja powinienem zaekspować, a może tak. Teraz, skoro on tak nie wychodzi. Czy on w ogóle nie wychodzi? O. Dobra, porobimy trochę jednostek, zobaczymy, co się stanie. Już zrobił blinka. Dobra, będzie ciężko. Tak sobie się zamyśliłem i koniec końców widzę, że taka standardowa strategia chyba mnie skontruje. Ale to jeszcze nie jest takie do końca przesądzone. Trochę się boję, że mam tutaj jakiegoś pylona w mainie. Nie, nie ma. Ale to co teraz robimy jest całkiem ciekawe, bo zrobimy jeszcze jedną Oracle. Jeżeli on mnie teraz zaatakuje, to powinien dość mocny cios otrzymać w ekonomię, chociaż możliwe, że już ma fotonowy czar znowu. Ja w ogóle nie mam nawet mother szybko raz. O, nie zaekspował. Dobra, to ja nie robię probek na pewno, tylko od razu. Co on robi? Gdzie jest jego wojsko? Ej. A, dobra, tutaj. Wychodzisz? Wychodzisz chyba. Idziesz, idziesz, idziesz! Ja chyba mogłem tak bardziej polecieć jeszcze tymi Oracle. Gubi się! A, jednak zrobił tutaj, widzę. Tu mnie zaskoczył trochę i nie kliknąłem dalej tymi Oracle. No dobra, no już gram normalną grę. Tylko w miarę normalną. Chociaż... Czy zagrać to? Oh.
Ile on ma tych immortali? Jednego póki co? Nie, nie zagramy normalnie. Po co to komu? Olinujemy, nie bawimy się. Ale olinuję głównie dlatego, że mam przewagę. Nie jakoś dużo ona jest przewaga. O, zniszczyłem mu jeszcze obserwatora, super. O, tak po części o to chodziło, dlatego się tak tam ustawiłem. No, też mam już sporo warpgate'ów. Dobra, zrobię wreszcie tego Mothershipcora. Się zastanawiam, czy postawić może jeszcze jakieś kanony u mnie w bazie. Wchodzenie pod rampę do naturala Protossa, który jeszcze będzie miał foto, nowe czaci, przede wszystkim force fieldy. Bardzo rozsądne. Genialne. No, marchony. Nie no, nie wygram tak tego, bez przesady. Już nie będę taki, postaram się wygrać. Odwrót od razu. Teraz on może zalinować. No, zobaczymy. No, on też expo jednak. Tak przez chwilę się zastanawiałem, czy to zrobi. An omen.
Gdzie tego ma... Aha, tutaj jest Mothership Core. No nie, nie, nie. Mi się nie uda. No, udało się rzucić. O! Ale mnie tutaj zniszczył. A, on miał plus 3 z tego co widzę. Dobra, GG. Ale fajny feedback nawet poszedł na tego Mothership Core'a. Dobra, mieliśmy takie samo OP, około 186. No się on miał 3 punkty mniej. O, jego statystyki 43-12, więc całkiem niezłe. Bardzo ładnie. Chyba lepiej by było, jakbym wleciał do niego tymi oraklami albo coś. W sensie wleciał podczas tej bitwy i na przykład mu zaczął probki niszczyć, potem się wycofał do naturala, takie rzeczy. Jak ten atak z Ubas, który chciałem zrobić, się nie bardzo opłacał. Chciałem zrobić ze Stalkerami, Mortale i spróbować się tam bić. Też po cichu liczyłem, że może się Ubasa zacznie zajmować nieco szybciej, ale zagrał w ten sam, no nie ukrywam, nudny sposób, w jaki trzeba niestety grać PvP. I tyle. Znaczy można grać PvP, żeby być bezpiecznym. Ignite, jak ten skill z Lola. No coś o wyjeździe pala na Dreamhack jest z tego co widzę. Znaczy samolot był późno bukowany, bo trzeba było zebrać kasę. Jak nie mieli kasy, to mieli bukować samolot. Jak nie wiedzieli nawet, czy ta kasa będzie, bo co wiecie, to ludzie się zrzucili palowi na ten wyjazd. Ciężko, żeby Max to bukował, jak nie mogli opłacić mu tamtego pobytu. Tylko szybko nawet w miarę ten zwiad cały on przysłał. No, jest Stargate. Więc ja też odpowiem Stargate'em. Będziemy robić Feniksy. I teraz go anuluje i zrobi deteki. Myślę, że...
muszę robić Feniksy w takiej sytuacji. Zwłaszcza jak on by zrobił Oracle, co w zasadzie od razu wygram. No ale on pewnie też Feniksy będzie robić. Aha, będzie jeden za jeden chyba. No ma przewagę widoczną. W sensie szybciej on zrobił Feniksa. Może nadgonię to trochę chronobustami. Celuj. Się w jednego wiem, że wycelowałem, a reszta to trochę fart, nie ukrywam. Teraz muszę już go zacząć atakować. O, udało się go wychwycić, ale też ja straciłem niestety. No, kończ się, kończ się, kończ się. Overcharge. O, wow, mam kolejnego. GG. O! Ten fart na początku. Właśnie nie taki totalny fart, ale jednak mi się trochę bardziej poszczęściło z tymi Feniksami. Ale APM miałem większe, jak widać. 197-147. Aha, widać, nie widać. Moment. Widać. Jakie on ma statystyki? Jest chyba z Fnatic. 27 w Grandmasterze. Dobra, słuchajcie. No, te gry wiem, że mogły być lepsze z mojej strony. O wiele lepsze dzisiaj. Ale było jak było, nie ma co drążyć temat. No, nawet zrobiłem top 100 GM-a teraz. Po tych paru grach. Także jeszcze podpowiadam trochę na czacie i takie tam. No, a na dzisiaj to już koniec. Follow Indie StarCraft na Facebooku, YouTubie, Twitchu. YouTubie chyba też, nie wiem czy wymieniłem, także na tych stronach możecie mnie znaleźć. I na dole mojej strony jest, można się zapisać na powiadomienia e-mail, więc mocno polecam. I też na dole strony mojej, i też na Twitchu zresztą jest PayPal, a tu możecie przesyłać jakieś
jakieś darowizny właśnie, żeby wesprzeć mnie, wesprzeć biednego studenta. Dzisiaj jadłem zupkę chińską i takie tam. Także jak ktoś chce, to może płacić. I to tyle, do zobaczenia.